Zgodnie z zapowiedzią witam prezesa Telewizji Polskiej Michała Adamczyka. Czy się słyszymy? Tak, słyszymy się doskonale. Dobry wieczór Miłoszu, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Michał, można powiedzieć, dzisiaj otrzymałeś bardzo mocny argument, to znaczy to jest punkt dla Telewizji Polskiej, dla legalnych władz, ponieważ sąd rejestrowy nie zgodził się wpisać do KRS-u neoprezesa, prezesa uzurpatora Tomasza Syguta. Co to oznacza z Twojego punktu widzenia? No to jest przede wszystkim miażdżąca decyzja, miażdżąca dla ludzi ministra Sienkiewicza. Tak jak przed chwilą Państwo słyszeli to, co mówił prezydent Andrzej Duda, że działania podejmowane przez ministra Sienkiewicza były bezprawne, to potwierdził dzisiaj sąd rejestrowy i to w zasadzie nie podlega już żadnej dyskusji. Chciałbym jednak już w tym momencie zaznaczyć, że to jeszcze sprawę nie kończy, dlatego że w KRS-ie, w sądzie rejestrowym są kolejne dwa wnioski. Jeden to jest decyzja Rady Mediów Narodowych, która powinna znaleźć odzwierciedlenie odpowiednie w sądzie rejestrowym, ale też kolejny wniosek ministra o wpisanie likwidatora. Czekamy zatem na decyzję KRS-u, ale liczymy, że również będzie ona korzystna. Korzystna, czyli zgodnie z prawem, bo tutaj naprawdę zdecydowana, przytłaczająca większość prawników nie ma cienia wątpliwości, że jedynym organem uprawnionym do powoływania zarządu i do powoływania Rady Nadzorczej Telewizji Publicznej jest Rada Mediów Narodowych. Tylko owszem, w wyniku ostatniego postanowienia decyzji Rady Mediów Narodowych zostałeś prezesem Telewizji Polskiej. Rozumiem, że drugim etapem jest kolejny wpis do KRS-u i teraz czekamy na to, czy do tego KRS-u zostaniesz wpisany ty jako prezes, czy zostanie wpisany wyznaczony przez pułkownika Sienkiewicza likwidator. To jest ten ostatni etap, na który czekamy. Tak, albo można powiedzieć, że to nawet są dwa ostatnie etapy, dlatego że to będzie pewnie rozstrzygane oddzielnie, czyli najpierw decyzja Rady Mediów Narodowych, a później wniosek ministra kultury. Ale biorąc pod uwagę to, co przeczytaliśmy w uzasadnieniu, że powoływano zarząd, ten neozarząd, pseudozarząd, powoływał go organ niewłaściwy, możemy z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać, że również nie zostanie uznany likwidator. A to by oznaczało, że decyzja Rady Mediów Narodowych będzie ostateczna. No i to powinno zakończyć ten spór. My mówimy powinno, bo nie mamy zielonego pojęcia, jak zachowają się uzurpatorzy, którzy w tej chwili są na Woronicze, jak zachowają się ci, którzy bezprawnie przejęli sygnał Telewizji Polskiej, którzy bezprawnie przejęli także Polskie Radio, którzy bezprawnie przejęli Polską Agencję Prasową. No, podeptano wszelkie reguły prawne, ale sąd rejestrowy pokazał w tej chwili, jeśli nie czerwoną, to na pewno żółtą kartkę. No dobrze, ale w tej sprawie jest jeszcze jeden bardzo istotny wątek. Mhm. Proszę, tylko pewne skutki prawne już się wywiązały. To znaczy pewne działania zostały przez neowładze i uzurpatorów podjęte. Ludzie zostali zwolnieni, otrzymali wypowiedzenia. Część osób nie otrzymała wynagrodzeń. Bardzo dużo osób nie zostało wpisanych na grafik. Jest rzesza osób, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Czekają na jakiś telefon, którego nie otrzymują. Sygnał został wyłączony przez wiele dni. Nie były emitowane reklamy, co rodzi też konsekwencje finansowe, bo spółka Telewizja Polska była stratna. Kto w takim razie za to wszystko odpowie, skoro działania pułkownika Sienkiewicza były nielegalne i działały na niekorzyść spółki? No za to wszystko bez wątpienia powinien odpowiedzieć pseudozarząd, neozarząd, który jak się okazuje w sensie w świetle prawa nie był zarządem, bo to ten pseudozarząd podejmował decyzje, które skutkowały gigantycznymi stratami dla Telewizji Polskiej. Wspomniałeś się o wyłączeniu sygnałów, wspomniałeś się o gigantycznych problemach wielkiej liczby ludzi, bo my szacujemy, że około 500 osób tylko tutaj, stąd, z Telewizyjnej Agencji Informacyjnej może pozostać bez pracy, o ile ten uzurpatorski zarząd dalej by działał. To jest decyzja ta sądu rejestrowego, która jednoznacznie wskazuje na winnego tych wszystkich gigantycznych strat, które ponosi, czy ponosiła Telewizja Polska. Dalej są ponoszone straty, ale one na razie są jeszcze trudne do oszacowania. Tylko przypomnę, że wystosowałem pismo do ministra edukacji, nie edukacji, tylko kultury, z prośbą o wyrównanie strat spowodowanych jego działalnością. Te straty z pierwszych 9 dni szacujemy na około 45 milionów. Do tego pisma na razie nie odniósł się minister Sienkiewicz. Liczymy na to, że te pieniądze zapłaci, a jeśli nie, to z pewnością w przyszłości będzie pozew. Minister Warchoł odniósł się do tego na Twitterze. Mówi, że ministrowi Sienkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia za przekroczenie uprawnień i nawet do 10 lat więzienia za tę niegospodarność.
No tak, to są konsekwencje z kodeksu cywilnego, ale także surowe konsekwencje z kodeksu karnego, no bo suma jest naprawdę potężna. Jeszcze raz przypomnę, straty szacowane na 5 milionów dziennie, przez 9 dni 45 milionów, a później dalej kolejne straty generowane. To są straty spowodowane, tak jak wspominałeś, brakiem emisji reklam, ale to nie wszystko. To także łamanie licencji, zrywanie umów z kontrahentami, także tymi zewnętrznymi. Można spodziewać się masowej lawiny pozwów od współpracowników i pracowników Telewizji Polskiej, którzy w sposób nielegalny byli pozbawieni pracy po 20 grudnia. Jest szansa na to, że wszystko wróci do normy, a decyzje do tej pory podjęte nie są w mocy, nie rodzą skutków prawnych, mimo że pewne działania zostały podjęte. Jutro wielki protest, wielka manifestacja, również w obronie wolności słowa, w obronie mediów. I wiemy, że ta manifestacja sprzed Sejmu ma przemieścić się pod siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli tego budynku, w którym ty jako prezes przebywasz już, jeżeli dobrze liczę, przez 3 tygodnie, niezłomnie cały czas na posterunku. Na co liczysz, Michał, jak sądzisz, jak duża będzie jutro frekwencja? Czy wyjdziesz także do tych osób, które zgromadzą się przed budynkiem TVP? No, z pewnością, jeśli tak będzie, że rzeczywiście protestujący przyjdą tutaj na Plac Powstańców Warszawy, na pewno do nich wyjdę, na pewno będę chciał ich podziękować za to, że tak dzielnie wspierają media publiczne, że tak dzielnie wspierają wolność słowa. Proszę Państwa, sytuacja w tej chwili wygląda tak, że spośród tych największych mediów opozycyjnych to Telewizja Polska, no, do niedawna jeszcze, kiedy nadawała, była już jedyną stacją opozycyjną wobec rządu. No tak to się układało, ułożyło po wyborach 15 października. Donald Tusk chce domknąć układ medialny, chce, by obowiązywał tylko jeden kanał dystrybucji informacji, tak jak było to przed rokiem 2016, kiedy w zasadzie wszystkie stacje mówiły jednym głosem. Spodziewam się, że tych ludzi jutro przyjedzie sporo, a to dlatego, że my naprawdę otrzymujemy bardzo wiele SMS-ów, maili, telefonów z takimi słowami wsparcia. To jest dla nas bardzo budujące, bardzo krzepiące, a przede wszystkim dużo sił dodała nam ta dzisiejsza poranna decyzja. W zasadzie ona była wczorajsza, ale dzisiaj jestem rano przekonany, że na pewno ludzie dopiszą. Wiemy o dziesiątkach autokarów, które już szykują się do wyjazdu do Warszawy. Michał Adamczyk, prezes Telewizji Polskiej. Dużo sił życzę, wytrwałości, determinacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Miłosz. A Państwu dziękuję za uwagę, za nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę zostać z Telewizją Republika. Miłosz Kłeczek, do zobaczenia.